Dziewczęta i panowie, bardzo się cieszę, bo długo nie było tego młodzieńca. Dawid Kwiatkowski u nas w MTV. Cześć wszystkim, cześć. Chciałam powiedzieć, że zawsze jak się spotykamy, to do tej pory mówiłam, to mój ulubiony młodzieniec, a teraz tak na ciebie patrzę i ty już jesteś kawał byka, to już teraz tak nie mogę mówić chyba, co? Słuchajcie, no pierwsze co wszedłem tutaj, to Nina mi powiedziała, Boże, jak ty urosłeś, więc, ale ja w sumie chciałam... Ja teraz zrobię coś, czego oni wszyscy pozazdroszczą, patrzcie, o raju, jest kawał tam mów, no. To teraz ty, słuchaj, no, widzicie... Słuchajcie, witajcie w programie o siłowni. Może zrobimy jakieś szybkie trzy ćwiczonka na rozgrzewkę. A, dokładnie. No ale ty sobie ćwiczysz, znajdujesz na to w ogóle czas, na dbanie o formę? Ćwiczę. Tadeusz, pozdrawiam cię serdecznie, ćwiczę. Bez tego byłoby ciężko, bez tego w tym całym pędzie, w którym żyjemy, ja i moi agenci, i muzycy i tak dalej, no ciężko by było przetrwać i myślę, że to zdrowie fizyczne pozwala nam mieć siły po prostu na to wszystko. Długo cię u nas nie było, długo ze mną żeś się nie widział, dziadu mały. Dziadu, bo ty jesteś bardzo zapracowany chłopak, niezmiennie, strasznie się dużo u ciebie działo przez te ostatnie miesiące. Ty w ogóle siły jeszcze masz do życia, czy coraz mniej? Nie, mam coraz więcej wręcz. Póki mam dwójkę z przodu, to po prostu pędzę i się nie zatrzymuję. I póki mam siły, 6 godzin snu mi wystarczy i... Tylko? No, tak się przyzwyczaiłem, no. No dobrze, dobra. Od czego zaczynamy? Voice'y się działy w twoim życiu. To zaczniemy od voice'ów, a skończymy na tym, co najpyszniejsze, czyli na nadchodzącej płycie. Ale trochę chcę też o tych voice'ach, bo tyś młody człowiek, a jednak spadła na ciebie szalenie poważna rola. Rola prowadzenia młodych ludzi z marzeniami, a takim samym młodym człowiekiem z marzeniami jeszcze parę lat byłeś ty. Jak się czułeś, czujesz w roli trenera? No właśnie z tego powodu, że tym samym młodym człowiekiem z marzeniami byłem ja jeszcze niedawno, jest mi o wiele, wiele łatwiej, dlatego że nie muszę sięgać pamięcią bardzo daleko, żeby przypomnieć sobie, co ci ludzie czują i czego ja wtedy potrzebowałem, od jakich słów potrzebowałem po prostu od moich mentorów albo w ogóle ludzi z branży. Więc przychodzi mi to z łatwością, ja się czuję tam jak w domu, te dzieci są niesamowite, my też się bardzo dużo uczymy od tych dzieci, zwłaszcza cierpliwości i wytrzymujemy z tymi dzieciakami, bo to nie jest proste naprawdę, kiedy ma się 18 dzieci w drużynie i rozstrzał wiekowy jest od 8 do 15 lat i do każdego musisz mówić innymi słowami. Wiesz co, ja myślę, że najtrudniejsze jest w tym, oprócz tego, że prowadzisz ich muzycznie i jakby szkolicie sobie warsztat i tak dalej, to wytłumaczenie tej młodzieży z marzeniami, tym dzieciom, że ten świat jednak nie jest taki kolorowy, na jaki wygląda i taka mentalna z nimi podróż, to jest kawał ciężkiej roboty, która na ciebie spada. Tak, ale ja też zawsze im powtarzam, że ja nie chciałbym, żeby oni teraz weszli w ten świat muzyki, show biznesu polskiego. Że oni mogą spełniać swoje marzenia, wydać singiel i wciąż się kształcić, ale to nie jest jeszcze ten moment, kiedy oni będą sławni, będą nas na wielkich scenach. Są takie wyjątki, na przykład jak Roxy Węgiel, dlatego że ma bardzo fajnie poukładane w głowie dziewczyna i wspieram ją z całego serca. Ale widzę, że się uczy tam do testu i cały czas nie zapomina o tej nauce. No jednak do tego liceum trzeba dojść, więc ja im cały czas powtarzam, żeby się nie zachłysnęli jednak. No. A takie trzy najfajniejsze rzeczy z bycia trenerem to? Kleo obok. Wiadomo. Tak, wygodny fotel. I dobry catering na planie. I słuchajcie, taka... Czerpię od tych dzieci po prostu beztroskę, o której zapomniałem kilka lat temu, jak tutaj się przeprowadziłem do Warszawy i zaczął się ten cały szał. I to ta moja beztroska, to taka niewinność gdzieś tam uciekła i się schowała. I teraz na nowo sobie ją przypominam i to od tych dzieciaków czerpię. I to jest na pierwszym miejscu takich moich plusów w tym programie, że te dzieci naprawdę przypominają mi, jak to jest być dzieckiem. I to jest fajne. Latamy tam po korytarzach, turlamy się w ogóle. Niesamowite to jest. No ja jak byłabym dzieckiem i stanęłabym tam przed tymi jurorami, to też wybrałabym Dawida Kwiatkowskiego, wiadomo, no. Ja, słuchajcie, w ogóle... A nie wkurzała się reszta trenerów, że wszyscy do Dawida, wszyscy do Dawida, wszyscy do Dawida? Nie, no ostatecznie i tak każdy z nas
musi mieć tyle samo dzieciaków. Powiedz mi, połączyłeś Voice of Poland, połączyłeś trasę koncertową, a tych koncertów w roku 2017, 18, który mamy teraz rok? 18? 19. Boże, myli mi się wszystko, no. Więc wiesz, ile zagrałeś koncertów w 2018, czy nie? Liczył ci Igor? On sobie liczył, ale ja nie... Ale ty nie wiesz? Nie. No ja, nie, no, nie, pytasz na mnie, patrzysz na mnie, ja też nie wiem, ale... A myślałem, że ci powiedział. Nie, jestem ciekawa, czy wiesz mniej więcej, ile tego było. To znaczy, wiem, że w czerwcu był 500. koncert. 16. Ogólnie, w karierze. Tak. Mhm. Więc myślę, że do końca roku było ich 600. No może troszeczkę mniej, 580. W tym roku mamy 100 koncertów zaplanowanych. Do tej pory, no. Więc jakby... Ale nie, nie ma już miejsca, nie, nie, już na jeden termin... Ale dajesz sobie już taki limit, wiesz, kiedyś na początku, jak się startowało z karierą, to się robiło, dobra, gram jednego dnia trzy, nie, jakby jedziemy, ale jakby człowiek jest po prostu z czasem trochę zmęczony. Tak. Masz coś takiego, że mówisz, chcę mieć dwa dni luki i odpocząć? To znaczy, limit ogólnoznany w naszej firmie jest taki, że 7 koncertów pod rząd i 8 już nie zagram. Okay. To znaczy mogę zagrać, ale nie chcę. Po prostu chcę mieć ten luz. No i też troszeczkę ograniczyły nas samoloty, bo zabroniłem, odwołałem wszystkie loty, bo moja fobia względem samolotów bardzo się pogorszyła, więc nie latam samolotami już w ogóle. A wynikową jest to czego? Ja od zawsze się... No ale latałeś. Latałem, ale to się pogarsza. To się pogarsza i po prostu jak lecę samolotem na koncert, to wychodzę tak spruty na scenę już, taki zestresowany i szczęśliwy, że przeżyłem, bo jednak cały czas mam w głowie, że spadamy już teraz, ale no i jakby ostatnie wieści też mi nie pomagają, więc nie ma szans. Nie A jak lecisz na koniec świata, to co, po prostu bierzesz tabletkę nasenną i tam mają cię obudzić, jak już dolecisz? Mam swoich małych przyjacieli zawsze w nerce, okay. Bardzo ale to już naprawdę jak wezmę, to już muszę siedzieć, bo są tak mocne, że biorę okay. I po prostu odlatuję. Okay. Więc przesypię. Mnie to bardzo cieszy, że nie latasz samolotami, bo one bardzo zanieczyszczają powietrze, a musimy dbać o Matkę Ziemię. No to widzisz, no to przyczyniam się. Właśnie to jest główny powód. Tak. No dobrze, to tak. Koncertuję, treneruję, a w międzyczasie, szanowni państwo, ciężko pracował nad albumem. I mam nadzieję, że dzisiaj wyciągnę troszeczkę informacji o tej płycie, bo singiel Kochaj Mnie został świetnie przyjęty. Na YouTubie hula, u nas na antenie hula, ale o tym jeszcze wam powiemy na koniec. No to zacznijmy od tego singla. Wszedł pan do studio i powiedział, robię teraz hit, czy ten hit napisałem 1,5 roku temu i go odświeżyłem. Jak wyglądała praca nad tym singlem? Pierwszy singiel z płyty, czyli Jesteś, bardzo dobrze sobie poradził wszędzie i w ogóle wielki sukces, byłem bardzo szczęśliwy. No, ale nie zostałem w tym samym klimacie, bo jednak ja nie potrafię określić się w gatunku muzycznym, nie mogę włożyć się do szufladki z napisem R&B, tak. Więc Kochaj Mnie jest całkiem inny niż Jesteś, jest taki country, westernowo coś, co mi się bardzo podoba. Napisałem, w ogóle plan był całkiem inny. Singiel i teledysk do innej piosenki jest gotowy, był gotowy już w grudniu. Ale pewnego grudniowego dnia usiadłem i napisałem Kochaj Mnie i w 5 minut po prostu nagle coś. I wysłałem to producentowi, on mówi, stary, czuję to na maksa, mówi western, country, robimy to. I taka gitara i tak wysyłam te próbki, ja mówię tak, to nie, to tak. No i musiałem zadzwonić do moich menadżerów i powiedzieć... Nie wypuszczamy tamtego, bo mam coś o wiele lepszego. To jest tylko przedsmak, to jest przedsmak 5 studyjnego, ale z akustycznym to w sumie 6, tak? Krążka, tak. Tak, ja, z tego co ja się dzisiaj przygotowywałam i naliczyłam, to na to by wychodziło. Nie, tak, 6. Szósty, z akustycznym 6. Tak. Ale... Ale co, nic nie powiesz? Powiem, ale chcę powiedzieć, że nie wiem, czemu się tak śpieszyłem wcześniej.
Że w sensie, teraz... Rozumiem, o co ci chodzi, że wcześniej sobie, ja wiem czemu się spieszyłeś, bo sobie po prostu jako młody i ambitny człowiek założyłeś rok w rok album, no, tak nie? Było, tak i było. Po prostu robiłeś, no nie ma bata, zbliża się ten koniec toku, trzeba zrobić tak, album. Może tak a było. Teraz nie ma oparcia, robimy teraz... dopóki nie będzie dobre chyba, co? Tak, no już ponad 2 lata nie wypuszczałem żadnej płyty, więc to jest mój naprawdę bardzo duży oficjalny rekord. Słuchaj, Kwiatonators są wygłodniali niczym wilki, no. Ale wyczekane lepiej smakuje. Aha. Więc album pojawi się do 2 miesięcy przed sezonem koncertowym na pewno. Się na wiosnę już? Na wiosnę. Już, okay. Już jest gotowy, tylko trzeba go zmasterować, sprawdzić te mastery. Jest totalnie miszmaszem. Znajdziemy tam trochę rapu, znajdziemy tam trochę R&B, znajdziemy tam trochę takiego happy sadu, happy sadowych brzmień. I trochę takie reggae trochę tam wybrzmi, reggae dance hall, rock nie ma, reggae. Nie ma takich reggaetonów, jak było na przykład na Countdown płycie. I było Już tego nie ma, to było wszystko na Countdown. Bardzo fajne duety. Bardzo fajne duety, 3 duety. Ile featuringów? 3, tak? 3, tak, 3. Nic nie zdradzisz. Jeden z gitarzystą, jeden z gitarzystą bardzo znany, drugi z bardzo młodą, bardzo popularną wokalistką i nie tylko, a drugi z najpiękniejszą kobietą w tym kraju i piosenkarką też, tak, więc... I może nie zgaduj, bo ja nie umiem kłamać. Dobra, okay? Bo ja trochę mogę się domyślać. No dobra, bo już chciałam wymienić tutaj 3 nazwiska. Tak, tak, a jeszcze, a 4. Z producentem takim od rapowych klimatów, jak BDOS i takich. Okej, okay, czyli mówisz, że jest miszmasz stylistycznie, a miszmasz, jeżeli chodzi o wodzę muzyczną i dyrygenturę, czy poddałeś się jednemu producentowi, któremu zaufałeś, czy też korzystałeś z usług wielu zdolnych twórców? Ogólnie nad płytą pracowało 4 producentów, 4-5 w sumie, tylko jeden jest takim 2-osobowym teamem. Więc nie zamknąłem się na jednego producenta, jednak większość płyty zrobiłem z moim producentem, z którym zrobiłem Countdown, czyli z Konradem, bo jednak on mieszka w Stanach, więc jego zachodnie klimaty i zrozumienie bardzo mi pomaga, więc przyleciał do mnie i dokończyliśmy całą płytę. Co, jak artyści wydają nowe albumy, to zawsze mówią, ten jest wyjątkowy, nie? Zawsze tak jest. Tak. Ten to jest ta płyta, po prostu, no takiej płyty jeszcze nie nagrałem. Masz takie poczucie z tym krążkiem? Mam, bo to jest płyta, na której najwięcej napisałem i najwięcej jest mojego jakby... Ale ci tam coś zawibrowało w 4 literach. Koncert w Jarosławie, dodany do kalendarza. Okay. Więc leci, widzisz? Cały czas tam lecą. 101. Tak. Nigdy się tyle nie napisałem i tyle nie skomponowałem na płytę jak na tę, więc bardzo mi się to podoba. Mnie się to podoba, proszę pani. I no za mnie staruchę robi. Gdzie tam? I jest, no jest naprawdę wyjątkowy. Ja mam takie poczucie, jak mówisz o tej płycie, że tam jest miszmasz, że to jest album, że to będzie album, on już jest, ale my go usłyszymy za jakiś czas, pełen bangerów, dobrze mówię? Jest, ale troszeczkę też musiałem się uspokoić, bo mieliśmy chyba 20 numerów na płytę i to jest fajne, że mieliśmy więcej, wybraliśmy mniej tych najlepszych. A zawsze było tak, że mieliśmy mniej i kurczę, dobra, przydałoby się jeszcze jeden, żeby to było tak 12, dopchaj płyta jakaś szybko, nie? No a na tej płycie tego nie ma, więc bardzo mnie to jara. Ale też musieliśmy się troszeczkę ograniczyć, żeby nie za dużo singli wepchać na jedną płytę, więc trochę zostawiliśmy na następne. No dobra, Misiaczku, płyta na wiosnę, a czy jeszcze na koniec, powiedz, przed tą wiosenną premierą usłyszymy jakiś singiel, który zapodasz wkrótce?
Na razie chciałbym wyruszyć w podróż Skochaj Mnie na kilka miesięcy, więc na razie skupiam się na tym singlu. Mamy plany, co będzie następnym singlem, ale na razie skupiamy się na Kochaj Mnie. No to jeżeli chodzi o Kochaj Mnie, moi drodzy, to już w niedzielę w Ty Wybierasz na antenie MTV Music pojedynek. Będziecie mogli zagłosować na przykład na ten teledysk, aby to on wygrał w naszym muzycznym cotygodniowym pojedynku. Więc tam motywujemy już teraz Kwiatonators. Tak? To spotykamy się, jak już będzie album? Tak, tutaj będę machał nim, w ogóle trzymał na twarzy. No to a myślisz, że jak fani przyjmą? Jeszcze powiedz na koniec. No będą zdziwieni, bo tam naprawdę bardzo dużo takich osobistych wątków. Trochę jestem aktorem na tej płycie, tak mówię też dużo pomiędzy melodią. Jest taka opowieść, więc no będą zdziwieni, no, ale oni też dorośli, więc nie mogę im dać takiego po prostu albumu. Dorastają razem z tobą i niech tak zostanie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo, cześć wszystkim.